22 czerwca odbył się trzeci gwieździsty rajd rowerowy o Puchar Bałtyku z metą na stadionie w Dykowie. Niestety pogoda nie zachęcała do jazdy na rowerze, padało z małymi przerwami od rana. Nie ma żadnej ulewy, nic, oproszę, są następni i małe dzieci i tak samo, także nie jesteśmy chyba ostatni, także będzie następna jeszcze grupa. Także warto się chyba ruszać. Mimo bardzo niesprzyjających warunków z gminy Karlino wyruszyło 10 osób, które pokonując dystans 23 km przyjechały do Dykowa jako pierwsi. Grupa z Karlina jechała w niedogodnych warunkach, ponieważ w okolicach Pobłocia Wielkiego natrafiła na ulewny deszcz. Około chyba 6-8 lat już tak trochę kręcę, nie? Więcej tych kilometrów tak było. Znaczy tak jak praca czasem pozwala, ale tak staram się co drugi dzień trzymać kondycję, nie? Tak po 50-60 km. Robić. Brałam udział w ubiegłorocznym rajdzie i było super, na bogato było, Gościno nas ładnie przyjęło, zobaczymy jak będzie w Daszewie. A w Dygowie. No, zobaczymy jak będzie w Dygowie. Tak, no. Ta trasa była troszeczkę krótsza. Ja wiem, czy taka też nie jest za długa. To jest taka trasa, którą pokonuję codziennie. Także dla mnie to nie stanowi problemu żadnego. Uczestnicy dojechali zapewniając naszej gminie trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Warto wspomnieć, że w grupie z Karlina najmłodszy uczestnik miał 9 lat. Na miejscu na uczestników czekały ciepłe napoje oraz grochówka, a także zawody rowerowe dla dzieci oraz gry i zabawy. Mimo porannego deszczu i złej pogody przyjechali do Dygowa na finał tego naszego trzeciego zlotu gwiaździstego rowerowego i bardzo liczna grupa z Karlina, którzy chyba 3/4 tego dystansu jechali w deszczu i w złej pogodzie, ale ten zapał i ta aktywność sportowa spowodowała, że nie zeszli z roweru, przyjechali, widać za naszymi plecami, że są dziesiątki ludzi, bardzo fajna impreza, ona by się nie odbyła, gdyby nie nasza wspólna inwestycja budowy ścieżek rowerowych. To dzięki tym ścieżkom rowerowym, których mamy dziesiątki kilometrów na terenie powiatu kołobrzeskiego i Karlina i tych okolic, spowodowała, że rower stał się coraz bardziej popularny, modny. Są tu dzisiaj dzieci malutkie, które nawet ucnęły na tych swoich krzesełkach rowerowych, a rodzice świetnie się bawią razem z całymi rodzinami. Hubert Wrzosek, najmłodszy uczestnik z Karlina, zajął drugie miejsce w wyścigu rowerowym w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy chłopcom! Udało się mimo pogody w kratkę. Trochę ta pogoda przepłoszyła pewnie potencjalnych uczestników, bo byłoby nas więcej. Ale ci najwytrwalsi, najmocniejsi są, bo wyruszali niektórzy w strugach deszczu w zasadzie. A teraz jest pięknie i bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo sympatycznie. Jedną z konkurencji dla dorosłych było przeciąganie liny i tutaj również Karlino pokazało się od dobrej strony, zajmując drugie miejsce tuż za Kołobrzegiem. Cykliści z Karlina udowodnili, że żadna pogoda nie jest w stanie zniechęcić prawdziwych pasjonatów wycieczek rowerowych.